Pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was w piątek. Jesteśmy przed weekendem. Od razu się uśmiechamy jeszcze bardziej. Dostałem od Was, zobaczcie, takiego lizaka, którego nie można zjeść. Lizak z logiem mocnych w duchu. Bardzo za niego dziękuję. Jest drewniany. Chcę go tutaj sobie włożyć i dzisiaj będzie w taki sposób o to, żeby radośnie jeszcze było. A Pan Jezus mówi dzisiaj mocne słowa, bo Ewangelia jest o wypędzeniu przekupniów ze świątyni. Więc powyrzucał sprzedających w niej i mówi: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Tym miejscem, świątynią Boga jest nasze serce. Tabernaklum Boga to jest nasze serce. Tak jak dzisiaj widzicie moje serce, które jest wypełnione Duchem Świętym, tym znaczkiem, tak serce każdego z nas ma być świątynią Boga. I co się dzieje, kiedy do naszego serca wpuszczamy nieprzyjaciela? Przez złość, nienawiść, zazdrość, zemstę, przez plotki, przez wulgarność, przez nieczystość i tak dalej. Co się dzieje, kiedy wpuszczamy do naszego serca zło? Gdy otwieramy nawet tylko troszkę, bo się od tego zaczyna, tylko troszkę do serca otwieram zło. Stajemy się takimi przekupniami, że serce nasze, świątynia Boża, stała się jaskinią zbójców. Stała się miejscem, gdzie zły duch się rozgościł. Do spowiedzi idziemy z tym. Jeżeli widzimy coś takiego, nie zwlekaj. Pozwól łasce Bożej, żeby wypełniła serce na nowo. Żebyśmy byli czystego serca. Świątynia Boga jest w nas. Pan Jezus nie mówi o budynkach. Budynki są potrzebne i piękne, ale są tymczasowe. Natomiast nieśmiertelna, stworzona i potem już przeznaczona do wieczności, jest nasza dusza, nasze serce, które jest albo w Bogu, albo oddajemy je złemu. Nie ma próżni. Albo cali się kierunkujemy na Chrystusa, albo wpuszczamy tam też złego ducha, który bardzo szybko zniszczy to, co Boże. Jeżeli tylko trochę otworzymy miejsca dla złego ducha, on tam szybko zajmie, rozepcha się po całości. Tak samo jak w małżeństwie. Trochę wpuścisz tam zła i bardzo szybko rozpanoszy się po całym domu. Potrzebujemy dbać o serce, dbać o świątynię naszą, w której mieszka Bóg. I na to nam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeszcze raz gorąco Wam przypominam o tym, że jutro w sobotę mamy koncert dla dzieci mocnych w duchu w Łodzi o godzinie 17. Kto może, przyjdźcie, zapraszam. I pomodlimy się teraz utworem Broń Mego Serca. Utwór, który jest śpiewany razem ze wspólnotą mocnych w duchu na takim polu pod Łodzią, w grocie maryjnej. Możemy być tam w tym miejscu teraz i razem pomodlić się tym czerwiskiem. Kliknijmy tutaj poniżej. Do zobaczenia. Pięknego weekendu.